Zdrastwujcie, towarzysze. Nie na zawód Lipki, a dzisiaj widzimy się ponownie w Beholderze. Tak, nadrobiłem to, co obiecałem nadrobić w poprzednim odcinku, moi drodzy. Jesteśmy już, mamy aspirynę, jesteśmy już w tym miejscu. O, mamy Klarę też nareszcie. W końcu tutaj przyszła, to możemy z nią pogadać. Witaj, przystojniaku. Dzień dobry. Porozmawiaj o anonsie. Otrzymała pani wiele odpowiedzi na swoje ogłoszenie? Co najmniej 40, piękna kobieta, przyciąga wielbicieli. Ale Lois jest najbardziej obiecującym kandydatem. Zawsze chciałam poznać szanowanego doktora. Jak pan myśli, czy on zna wiele osobistości? Nie wiem, ale chyba sporo. Cudownie, już nie mogę się doczekać kolacji z jego przyjaciółmi. Przepraszam. Czy czego chcę? O co chodzi? Pan mnie tak dobrze zna, Karl. Bardzo potrzebuję pana pomocy. Przyniesie mi pan butelkę czegoś mocniejszego, dobrze panu zapłacę. Tak się nudzę. Możemy jej przynieść, już mamy w sumie. Witaj, przystojniaku, dzień dobry. Daj alkohol Klarze. Prosiła pani o alkohol. Co mi pan przyniósł? Daj whisky. Whisky? W porządku. Ostatnim razem jak tańczyłam... Tak tańczyłam, że połamałam oba obcasy i kilka stołów. Piękne czasy. Możemy pogadać też z naszą Anną, kochaną. Rozmawiają o zdrowiu Marty i aspirynie. Jak się czuje Marta? Pogorszyło się i zdobyłeś aspirynę? Tak, proszę. Mam nadzieję, że tylko przeziębienie. Teraz wszyscy chorują. Dziękuję. Myślę, że za kilka dni dojdzie do siebie. Zobaczcie, jeśli to jest jakiś tragiczny głos, ale to ja mówię, ja nie chcę już nadwręczyć swojego głosu, bo już jest zmasakrowany przez ostatnie parę dni. Tak, tato? Zapytaj się, co się stało. Muszę z tobą porozmawiać, tato. Co się stało? Poznałem miłą dziewczynę i chciałbym ją gdzieś zabrać. Za parę dni ma być premiera spektaklu Ognie Nadziei. Przyjechali aktorzy ze stolicy. Chwila, kim jest ta dziewczyna? Andrea Gorczyk jest piękna i bardzo mądra. Uwielbia teatr. Pomyślałem, że zechce pójść ze mną na premierę. To moja szansa, tato. Pójść na premierę, chyba to nie było ze mną. Problem w tym, że nie mam pieniędzy na bilety. Ile kosztują? $550. To dużo pieniędzy. Dobra, dajmy mu. Teatr to wspaniały pomysł, synu. Masz tu pieniądze na bilety. Dziękuję, tato. Jesteś najlepszy. Daj jeszcze $20 na kwiaty. Weź też trochę pieniędzy na kwiaty. Nie zapomnij się umyć przed wyjściem. Nie godzi się chodzić do teatru z brudną szyją. Jezus, mój głos. Tylko nie mów mamie, nic mamie, bo wyleje mnie na... Bo wyleje na mnie całą butelkę perfum. Znasz ją. Pogadajmy z nim jeszcze o okularach. A, nie chcę z nim pogadać. O okularach, szukam okularów. A, tutaj o konserwach. Jak zakończyła się sprawa? Myślałem, że... A, po prostu można o tym gadać w kółko. Tutaj mamy pana Shimmera. Ale, moi drodzy, właśnie, bo coś jeszcze chciałem wam pokazać. Mianowicie, udało mi się przez przypadek znaleźć dowody na więcej niż jedną osobę. Uwaga, uwaga. Ta-da! Zobaczcie, zebrałem jeszcze informację o tym, że pija kawę i ma korespondencję zagraniczną pani Shimmer Maria oraz ma książki, nielegalne książki. No i to, moi drodzy, najpierw sprofilujemy ją oczywiście. To jest bardziej opłacalne, powiem wam tak. Maria Shimmer, od razu kobieta, współlokatorzy Klaus Shimmer, zawód nauczycielka literatury, mieszka pod jedynką. Czy się mylę? Czekajcie, żeby się upewnić. Tak, dobrze mówię, pod jedynką. A czy mogę mówić o książkach? Nie, ale mogę wysłać ją sprofilować i mogę teraz o niej napisać jeszcze raport. To jest straszne cheezowanie tego, ale to jest normalne. To jest normalne. Dwójka nauczyła dyrektywę numer... Właśnie, która to była dyrektywa? Bo jest teraz szukanie dyrektyw. 6041? 6041 z dnia... To jest 2 września 84. Można teraz przejść do dowodów. Zebrane materiały. Ciekawe, czy tutaj chyba czas się nie zatrzymuje, jak tak to robię. Jak siedzę przy biurku. Dobra, jest 12 jak coś. To można dalej kontynuować pracę. Zobaczmy tak. No, chwila po 12, tak? Zobaczymy, czy rzeczywiście to coś da. Z profilu lokatora. Teraz wracamy do Klausa Shimmera. Klaus Shimmer, jak widzicie, mamy więcej informacji o nim. Niewiele, ale zawsze coś. On mieszka też pod jedynką. Jest mężczyzną, współlokatorzy Maria Shimmer. Zawód to jest sprzedawca tytoniu. No i oczywiście mamy tutaj dodatkowe materiały. Napiszmy też raport. O, numer mieszkania. Ojejku, o Marii Shimmer. Ojejku, niedobrze. Pewnie kliknąłem, że mieszka pod dwójką. Właśnie coś mi się tak wydawało, że chyba zepsułem coś. Klaus Shimmer, ona jest nauczycielką literatury. Wróćmy do niej. Pani Maria Shimmer. A nie, chwila. To raport. Co? To, czy ja naprawdę w raporcie się walnąłem? Maria Shimmer. Krzwice 6, 41. Drugiego, tak? To już pamiętam. 41. Z drugiego, tak. To wracamy do niej. Pyk. Wyślij. Raport odnotowano, raport dotyczący wysłano.
No i też napiszmy raport, o, jak widzicie, czas nie staje, absolutnie. 1:41 z dnia drugiego. Pan Klaus Schimmer tak samo. A, on już też jest zabierany, okej. Okay. Nieważne, w takim razie sprofilujemy kogoś. A nie, przepraszam, napiszemy raport o Jonesie niedodupnym. On mieszka pod dwójką. Naruszył dyrektywę, o Jezus, tutaj aż dwie dyrektywy. No, najpierw 6041, zacznijmy od tego. Z 2 września. Nie, przepraszam, to nie 41, błąd. Szybko, kola, 6044. Z 4 września. I informacje o tym dajemy, tak? 6044 to była, kto była kola, czy to było... Tak, 64 to była kola. Tylko tak, czy... A, nie mogę już tego anulować teraz, dobra. To lecimy z tym. Jones niedupny, odrzucono. Grzywna, co? Nie prowadza... Błędne dowody... Co? Co przeczytałem? A, chyba, że muszę konkretnie jeden tylko dowód dać. Dobra, dwójka, jeszcze raz. Trudno. 6044. Z dnia, i to z którego dnia było? 4 września. Wyślij. Okej, okay. I jeszcze raz napiszemy ten sam raport na niedodupnego. A, nie mogę już teraz. Okej, okay. Dobra. Dobra, to jest załatwione. O Jezu, zobaczcie, ilu ludzi to jest, nie? Nagle. Co od nas coś chcą. Chcę od nas coś... Aloizy, o Jezus, za dużo. I ta muzyka jest strasznie głośna, no ale cóż. Dzień dobry. Dobra, co się stało? Jestem na skraju rozpaczy, niech pan się jej pozbędzie. Strasznie się na niej zawiodłem. Całymi dniami śpiewa i wszędzie jej pełno. Rozdała swoim znajomym moją kolekcję rzadkich win. I nawet mnie za to nie przeprosiła. Śpiewa i tańczy, gdy mnie męczy potworny pod głowy. Nie okazuje nawet cienia skruchy. Jak miałbym panu pomóc? Niech pan sprawi, aby zniknęła z mojego życia, proszę, sam nie dam rady. Pomyśl, że chciałem zabrać ją na luksusowy rejs statkiem, kupiłem już nawet bilety. Dobra, w porządku, eksmituję ją. Jakoś. O co chodzi? Awaria telewizora, oho, cudownie. Karl, telewizor się nam zepsuł, napraw go, potrzebuję proszę, albo wezwij specjalistę. Zostanie go okiem, jakbym miał chwilę wolnego. A czym ty jesteś tak taki zajęty? Przecież i tak codziennie puszczają w nim tę samą bajkę. Marta znają już na pamięć. Ty też jesz codziennie to samo. Sugerujesz, żeby cię nie karmić? Przynajmniej udawać, że zależy ci na naszym dziecku i napraw ten przeklęty telewizor. Zdobnie, jeszcze mamy drugą rzecz. Zapytaj, co się stało. Marta czuje się gorzej, aspirina jej nie pomogła. Musi ją obejrzeć lekarz, znajdź jakiegoś lekarza. A ty nie możesz zabrać córki do przychodni? Już tam byłeś, mi lekarz kazał dać jej aspirynę i czyścić nos płynem do mycia naczyń. Co? Płynem do mycia naczyń. Jak mam czyścić dziecku nos płynem do mycia naczyń? Znajdź lekarza dla naszej córki. Co? Dobra, pogadajmy o tym od razu. Dzień dobry, zapytaj o Klarę. Nie, zapytaj o chorobę Marty. Pani Aloizy, moja córka jest chora. Czy mógłby pan ją zbadać? Oczywiście, że ją zbadam. To mój obowiązek, jestem lekarzem. Okej, okay, super. Załatwione. Można od razu kupić przy okazji więcej kamer. A jestem ciekaw, czy kamery właśnie znikną. Mam nadzieję, że nie. Jeśli tak, to by było trochę słabo. Jak widzicie, tutaj zbierają to wszystko, spisują dowody. Premiera społecznego spektaklu O miłości i pokoju zakończyła się skandalem. Część widzów opuściła widownię w trakcie przedstawienia. W teatrze powinno wystawiać się sztuki o prawdziwych ludziach, a nie głupie historyjki nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, powiedział Bruno Raus, kierownik Departamentu Wypoczynku Fabryki nr 1. Administracja teatru zapowiedziała zdjęcie sztuki jej z afisza i lepszy dobór przyszłego repertuaru. No cóż. No i o tym gościu już to wiemy. Ogólnie, jak widzicie, powoli sprawdzają i zbierają tych ludzi. Jak widzicie, tutaj Aloizy naszą córkę ogarnia. A my naprawimy w tym czasie telewizor. Mamy akurat kupiony przecież ten, prawda, zestaw naprawczy elektryka, więc to jest super. Ej, halo, ale ja chcę to naprawić. Naprawiaj to, panie kolego. Ja też pójdziemy jeszcze może do Klausa Schimmera pogadać, chociaż nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Mężczyzna zaraz go zamknął, tak? Tak samo jak tamtego. Właśnie już go zabierają. Więc w sumie to nie ma sensu. Może pogadajmy z kimś innym. Gdzie są moje okulary? Cały czas sobie to jest do zrobienia. Dobra, to tutaj nie wiemy nic o okularach. Właśnie, jest jeszcze Klara. Tutaj przystojniaku. Eksmituj, nie no, nie możemy jej eksmitować bez powodu, tak? To jakby już chyba wszyscy wiedzą. Więc co, chyba zamontuję te kamery ogółem? Czy to są te kamery już? A nie, to są tujeczka, jak widzicie. Ha, proszę bardzo. Tak? Czy można zamienić? Chwila. A nie, trzeba, można tutaj tak zamienić szybciutko, widzicie, na trzeciego stopnia. Tada!
co nie wygląda jak pałka, szczerze mówiąc, to wygląda jak trochę inna pałka. Ale nieważne. Jak tam Klara się czuje? Czy może z Aloysem damy radę pogadać? Dzień dobry. Zapytaj o Klarę, zapytaj o wyniki badania. Co ulega mojej córce? Proszę dać mi trochę czasu, muszę się zastanowić. Dam panu znać, gdy będę gotowy. Okej. Okay. Dzięki za info. No jak widać, chyba kamery niestety zniknęły. I mamy też wszystkie rzeczy tutaj, tego gościa, który został wyrzucony, tak jak było powiedziane, podczas jednego z ekranów ładowania. Zobaczmy, co tu mamy. Ręcznik, buty, okulary, płyty, płyta z lat 80. To może być nielegalne z przyszłości, więc to wezmę. Jak mi się wydaje. Albumy z monetami też możemy wziąć. Tytoń może się przydać, kto wie. Karty, kości, to wszystko może się przydać. Sól. Zagraniczne sól, też to wezmę. Rozbita butelka, no to z tym nic nie zrobimy. Mamy też rum, też mogę wziąć. Proszę, ja mam chyba nieskończony ekwipunek aż. Okej. Okay. Czy ja mogę wszystko tak zbierać jak chcę? Może i mogę. Ale oprócz tego raczej mnie chyba nie za bardzo cokolwiek tutaj interesuje. Puste butelki, zegarek, rozbita butelka. Dobra. Nie bawi się. A nie, czekajcie, jeszcze są dżinsy. Będziemy coś mieli. To już chyba wszystko. Dobra. Więc tak, kolejny tydzień minął. Idziemy do pani Rusy. Tak, przepraszam, nie Rusy, Rosy. To konserwy, to już z tym nic nie zrobimy. Jest jeszcze nasza żona. Pogadajmy, może coś możemy powiedzieć na... Nie możemy nic powiedzieć o Klarze. No to co, moi drodzy, co możemy zrobić w tym czasie? Zapytaj o okulary, właśnie, syn, można powiedzieć. Widzieliście okulary starszego pana z drugiego piętra? Nie widziałem, przepraszam, ale muszę już iść. Okej, okay, a może Klara? Coś? Znaczy Marta, przepraszam. Jezus, Klara, Marta. I teraz Marta, zapytaj o okulary. Marto, czy wzięłaś okulary pana Marka Ranka? A kto to? Starszy pan, który mieszka na drugim piętrze. Nie, to nie ja je wziąłam, ale jak dasz mi cukierko, to powiem, kto wziął. Dobra, zgodzę się. Nie ładnie się tak targować, kochanie. Po prostu powiedz, kto zabrał okulary. I bez tego kupić cukierki. Dlaczego mama tak mówi? Słyszałam, jak kazała ci kupić perfumy, to wtedy się zgodzi. Chcę cukierki, tatusiu. Jezus. Małe szantażystki. Jak widać, trzeba wyremontować mieszkanie. Pytanie, czy właśnie... Ja wyremontuję to mieszkanie, bo to jest stanie. Ale czy zostaną kamery? Nie. Ewidentnie nie ma kamer. Czyli przydałoby się jakby zanim puścimy mieszkanie, tak? W sumie, czy mogę tam wejść? A nie mogę tam w ogóle wejść, jeśli nikt tam nie mieszka, tak? No to wychodzi. Dobrze rozumiem? A, no widzicie. Czyli wychodzi na to, że warto zebrać kamery zanim gdzieś... Nie, tego nie chciałem robić. Zanim gdzieś się udamy. Warto po prostu tam wejść i kamery zdjąć. Dobra, więc zapukajmy. Co z tym shimmerem? Już mieli go jak smintować i niego nie smintują coś. A ten gość chyba miał dla nas informację, co nie? Ja widziałem właśnie. Dzień dobry, wyniki badań pewnie. Co tego mojej córce? Nie chcę pana straszyć, ale stan Marty nie jest najlepszy. W jej płucach słychać było bardzo silne świsty. Trzeba jak najszybciej podać jej antybiotyki. I choć jestem gorącym zwolennikiem krajowej medycyny, to w jej przypadku potrzeba zagranicznego leku. Nasz lekarstwa tylko pogorszą jej stan, a i bez tego jest poważny. Opóźnienie leczenia może doprowadzić do zgonu. Kuracja kosztuje 20 000 dolarów. Przykro mi, ale nie znalazłem niczego tańszego. Konsultacje, recepty, pozwolenia, bardzo się narażam, pomagając pańskiemu dziecku. Okej, okay. To już co nieco wiemy. Dlatego teraz tak, ja przecież eksmitowałem tego gościa, jestem niemal pewien. Podejrzany, aresztowany. Profil przyjęty. A, to ja w końcu nie złożyłem donosu na niego. Bo jak złożyłem jedną rzecz, to już druga nie działa, okej. Okay. Wiecie co, pogadamy z Shimmerem, może tutaj coś da, zobaczymy co nam powie. Po tym, co powiedziałeś, towarzyszu Karl, dalsza rozmowa nie ma sensu. Smażcie się w piekle. Nie wiem, jakoś to z mojego autorytetu. Pff. Proszę go. Że proszę was. Ten gość w ogóle ma broń. O, coś ciekawe chyba. Warto też to wiedzieć. A tymczasem, moi drodzy, jeszcze możemy spróbować, może na przykład zasiedli nowe to mieszkanie. Okej, nikt się nie chce wprowadzić, spoko. Nie ma problemu. No muszę poczekać, aż on na razie skończy tutaj to wszystko. Kurczę, no ale co z tymi okularami? No jakby okulary, ciężko mi jakby znaleźć, bo też nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie one mogą być, tak? Jakby u mnie w mieszkaniu ich chyba nie ma. Przynajmniej na tyle, na ile widziałem. Czy mogę kogoś sprofilować albo coś? Bo tak w sumie to nie wiem. Oczywiście naszej rodziny lepiej nie. Tutaj zebrane dowody, nic na niego nie mam. Tutaj już wszystko załatwione. Tutaj, o! Marek Ranek, można tam o nim powiedzieć coś, to chociaż tyle mogę zrobić. No dobra, bo jest noc, tak? Jakby tutaj teraz nic nie zrobię w nocy. Znaczy, mógłbym się tam wejść do mieszkań, ale wiecie, nie ryzykuję, nie lubię ryzykować. Tym bardziej, że nie chcę mi się potem tego nadrabiać, tak?
miłość na telefon też trzeba załatwić z kwestią Klary, a to potem. Dobra, Marek Ranek, obywatelka Marek Ranek, mieszkanie numer 3 bodajże, dobrze mówię? Dobrze mówię. Mężczyzna, zrozum Ranek, zawód to jest pracownik archiwum, lubi wina. Wysyłamy, dostajemy pieniądze. Kurczę, bardzo fajnie, fajnie się, to wszystko jest takie płynne i tak fajnie się w to gra po prostu. Tylko najgorsze jest jednak ta noc, tak? Te noce są najgorsze, gdzie no w sumie nie do końca wiem, czy mogę coś zrobić. Czy mogę jakoś sobie to przesunąć do góry? Chyba nie za bardzo. Mamy też tę tabliczkę czekolady cały czas. Mamy, właśnie, może kupię sobie zestaw od razu naprawczy, elektryka. Może się przydać. Kto wie? Tutaj można w ogóle plakaty jakieś wieszać, tylko no jeszcze nie teraz oczywiście. No dobra, możemy przeszukać po prostu nasze mieszkanie, tak? Zobaczymy, co się tutaj da radę znaleźć. Mówię, na razie tutaj nic nie wrzucać nielegalnego w te nasze szafki, tak? Bo to wie, jak się to może skończyć. Tutaj na razie nic. W krześle może coś ciekawego? Cokolwiek? Nasz kolego drogi? W ogóle to, że coś jest w krześle, to mnie rozwala. Piłka, gumowa piłka, drewniane klocki, okulary, to są normalne okulary. O co chodzi? Czego potrzebuje Żanno? Potrzebuje 700 dolarów na opłacenie rachunków. Proszę. Dziękuję, Karl, jesteś wspaniały. Okej, okay, w porządku, jakby to załatwione, możemy kupić nową kamerę najwyższego stopnia. Tylko tak jak mówię, zanim kogoś eksplitujemy, jednak warto pociągać kamerę z jego mieszkania, tak? Tego sobie, że sam coś do nas ma, ale no na razie nas on nie interesuje zupełnie. I on chyba wychodzi z mieszkania teraz, tak? On idzie... A nie, on poszedł po prostu na dół, więc możemy mu się włamać teraz szybciutko. Halo, szybciutko, Karl, biegnij. Otwieramy kluczyk, znaczy otwieramy kluczykiem. Pierwsze, że to pociągam kamerę od razu. Opsa, mogą się jeszcze przydać, prawda? Zobaczymy też, no może się mylę, może te kamery zostają, tak? Może jedną właśnie tak zostawię, tego pierwszego stopnia jakąś. Przeszukajmy to i włóżmy po prostu jakieś tam jeansy czy coś, tak? Na przykład jeansy, no na razie mam tylko to, z tego co mi się wydaje, z nielegalnych rzeczy. Połóż. I proszę bardzo, cyk. I już mamy dowód na niego. Dobra, szybciutko tutaj jeszcze. Biegiem. Właśnie ona, nasza córka chciała cukierki, więc zaraz to załatwimy. To właśnie szybko, te kamery, szybko, Karl. Szybko. O właśnie, zdążyliśmy ledwo. Oj, nasz syn coś chce. Ale dobra, on nawet nie zauważył, on i tak idzie do pracy. Tak, tato? Co tutaj się stało? Masz jakieś problemy na uczelni? Tak, tato. Rektor zarządził zbiórkę pieniędzy. Potrzebna jest duża suma i nie wiem, skąd mam wziąć te pieniędzy. Ile? 15 tysięcy. Ile, czy oni tam powariowali? Od kiedy ludzie w naszym kraju mają takie pieniądze? Jak to daje, pójdzie to na uczelni, nie zostanie ani jeden człowiek. Chociaż może właśnie o to o tym chodzi. Czemu uczeń, nieważne. Zobaczymy, co da się zrobić. W najgorszym wypadku pójdziesz do pracy, w kraju potrzeba górników. Bardzo zabawne, tato. Dzięki. Marta jest chora, synu. Potrzeba mnóstwo pieniędzy, żeby ją uratować. I kto wie, jak długo potrwa jej leczenie. Za jakiś czas może się okazać, że będzie nam potrzeba jeszcze więcej pieniędzy. Rozumiem, tato. Jak widzicie, są rzeczywiście trudne wybory, nie? Są rzeczywiście trudne wybory. Zostawię jedną kamerę, zobaczymy tam, czy tam się rzeczywiście to ona się usunie, czy nie. Moje uszanowanie. Handel, co pan dzisiaj sprzedaje? Proszę spojrzeć. Niepotrzebnie w sumie to powiedzieć, niepotrzebnie to czytam. Aspiryna, kurczę, a on nie ma cukierków, co najgorsze. Szkoda. Naprawdę straszna szkoda. Ale skoro i tak się dzieje, co się dzieje, to możemy się teraz tutaj włamać szybciutko do tego pana. I poszukać okularów, jakby szukajmy okularów, tak? To jest dla nas najważniejsze aktualnie. Trzeba by się też coś na Klarę złapać, znaleźć, znaczy się. Bo, no, jakby szukamy cukierków, szukamy czegoś na tego, na Klarę. I w sumie to chyba wszystko, czego szukamy aktualnie. Do wyrzucenia jeden krok, tak? Książki, tytoń, jak to? I on potrzebuje 46 godzin, żeby zdobyć 16 tysięcy? 15 tysięcy, co? No, sorry, ale to jest niemożliwe. W ogóle czasem jest tak, że dopiero jak na coś klikniemy, to się dowiadujemy, że to jest ważna informacja, tak? Więc tak od razu mówię. Poszukam jeszcze tych cholernych okularów, no bo może gdzieś tu są, tak? Kto wie. Aż może ten gość się zgubił we własnym domu, no w sumie pan Hilary, tak? Jakby to jest takie może nawiązanie... nie, chwila, ja nie chcę się tam zaglądać. Nie w ten sposób przynajmniej. Zajrzyjmy, jak czy nikogo nie ma. Dobra, pięknie. W takim razie możemy wejść. Pytanie, czy ktoś się tutaj... ktoś wychodzi, czy ktoś wchodzi? Dobra, na razie nikt nie wchodzi. Więc... znaczy nikt nie wchodzi, nikt nie wraca z pracy, więc... od razu tutaj sprawdźmy może coś. Kłębek wełny, o proszę bardzo. Widzicie, trzeba kliknąć, żeby czasem nam wyskoczyło to, że ktoś jest czymś zafascynowany, czy coś, czy czymś się po prostu interesuje, czy cokolwiek. Dobra.
Dalej, apteczka. To może się przydać, ale może jeszcze nie teraz. To wrócił nasz syn, wrócił, okej. Okay. To jest na razie nic ważnego. Dalej. Wędka, ręcznik, zegarek kieszonkowy, okulary. A to są cały czas te same okulary, kurczę, a tam chciał brązowy okularów, tak? Jak dobrze pamiętam. Można w sumie u nich zainstalować przy okazji kamerę, to może potem. Rękopis, o proszę bardzo, jest wiele komentarzy na pierwszej stronie, szkic. Tada. Wiemy coś więcej o tej babce. Na razie nikt więcej nie przyjechał, to dobrze. Strasznie się stresuję, jeśli mam być szczery. Strasznie się stresuję tym wszystkim. Zielony krawat, o proszę bardzo, tytoń, ślady użytkowania, właściciel. Magazyn poświęcony ogrodnictwu. Trzeba takie rzeczy sprawdzić, trzeba na to po prostu klikać. Okej, okay, co, oni wracają z pracy? Chyba tak. Najgorsze, mam nadzieję, że zdążę jeszcze szafę przeszukać. Chyba, czekaj, czy ten gość... Nie, ten jest spod jedynki, ten jest dopiero spod trójki. Dobra, i okulary, kurczę, cały czas to są nie te okulary, które szukam. Niestety. Zobaczymy, czy zdążę kamerę trójkę zainstalować. Powinienem dać radę, bo on się bardzo, bardzo wlecze tutaj. Dobra, wychodzimy. Zobaczmy, czy jest ktoś tutaj, w tym mieszkaniu teraz. Nikogo nie ma, super. W takim razie otwieramy je kluczykiem. I wbijamy do środka. Przydałoby się tutaj zainstalować kamery mimo wszystko, tak? Moim zdaniem. Ręcznik reprodukcji, tak naprawdę sprzedaje wyłącznie Ministerstwo Sztuki, nie są tanie, okej? Okay? To jest informacja do niej, to będziemy mogli ją sprofilować. Teraz też zainstalujemy kamerę trzeciego stopnia, bo czemu by nie? Mamy jeszcze trochę czasu. Tutaj no jakby już kamera drugiego stopnia, tak mech. Będąc szczerym. Nasza żona coś od nas chce, to może potem. Tutaj są okulary. Cardigan, zestaw tenisowy. Więcej informacji o nim tym razem. Czy on wraca? Tak, wraca, ale może jeszcze... Kurczę, nie zdąży już chyba nic przeszukać. Dobra, wychodzimy stąd w takim razie. O, proszę bardzo, ona jeszcze pali. Teraz mamy nową informację znowu też. Halo, a gdzie jestem? Dobra, tutaj jestem. Już się przestraszyłem gdzieś, że gdzieś mnie wyniosło. Po prostu nie wiadomo gdzie. Kurczę, z tymi okularami, nie wiem gdzie one mogą być, szczerze mówiąc. Jedyne okulary, jakie znalazłem, to są cały czas te same. To nie mogę znaleźć tych konkretnych okularów, o których on chciał. Dobra, może po prostu zróbmy tak. I zróbmy... No, oni możemy ją jedynie sprofilować na razie, tak? Możemy sprofilować Klarę. Ona mieszka pod czwórką. Jest kobietą, współlokatorzy to jest Aloysy Szpak. Zawodowo nie pracuje. No i można powiedzieć, że lubi to i to. Lubi obrazy i pali. Więc wysyłamy, na razie to jest wszystko. Czy mamy coś na kogoś innego? Tak, jeszcze mamy, napisz raport. Oczywiście, o Klausie Schimmerze. Zapomniałbym prawie. Kurde, jak ja to źle zaakcentowałem. Tak gdzieś mi musiało brzmieć. Jedynka, oczywiście dyrektywa, numer to jest... Która to jest dyrektywa? O, zabrania się płaczu i zebrań grup większych niż osobowe poza głównymi placami miast. Ha, ciekawe. Dyrektywa, zabranie się posiadania zagranicznych nagrań muzycznych. Ha, no to już mamy kolejną rzecz nielegalną. To jest 6045 z tymi jeansami. To jest z 5 września. I dorzucamy tutaj spodnie. Dziękuję. I się go zaraz pozbędą. I możemy pogadać z naszą żoną. Przy okazji, bo ona ma dla nas kolejną misję. O co chodzi? Ja mogę ci pomóc. Czego potrzebujesz, Anno? Potrzebuję $500 na zakupy. Dobra, dajmy. Proszę. Dziękuję, Karl. Pójdę zrobić zakupy na rynku. Pogadam jeszcze o pieniądzach dla Karl, dla Patryka, przepraszam. Co myślisz o nauce Patryka? Powinienem dać mu na nią pieniądze? Sama nie wiem, Karl. Bardzo chcę się uczyć, ale z drugiej strony ciągle mówi o swojej dziewczynie i wolności słowa. Może dzięki pracy w końcu by wydorośnął, a nam przydałyby się dodatkowe pieniądze. Ale to jego przyszłość. Może życie ułoży mu się lepiej niż nam. Dużo pieniędzy potrzebuje? Biedna Marta, znowu się czuję. Rozumiem, jeszcze o tym pomyślę. No jeśli mam wybierać, to ja bym wybrał Martę, wbrew pozorom. No i tak jak mówię, dowiemy się, czy rzeczywiście ta kamera zostanie potem w przyszłości. Natomiast czy ktoś się chce może wprowadzić w tym czasie? Nikt nie chce się wprowadzić, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. O, jak sobie wyszliśmy i sobie stoimy. Dumny zarządca budynku. Zobaczcie, takie śmieszki heheszki. Zobaczmy, czy coś tutaj jest, jak oni tutaj, co oni pewnie śpią, co? O, ten stoi, ona śpi. Zobaczmy, czy może w tym coś jest, w tym miejscu. Ten oczywiście już płacze, czy policja. Co ja to w ogóle mam? A, mam tę sól, mamy z nielegalnych rzeczy, mamy oczywiście płytę aktualnie. No i tyle w sumie. Tak, to mamy alkohol, bo może się przydać, tak? Mamy też trochę kamer, jak widać, 3 kamery dokładnie mówiąc. No i zobaczymy, czego zaraz zabiorą. Tak, bang, bang, pow.
Jezus Maria, jestem chorym pojebem, ja wiem. Właśnie, może pani Anna Ranek coś nam powie. A nie, to ona o konserwach. Kurczę, a z tymi okularami, no kurde, nie mogę ich nigdzie znaleźć, naprawdę. Przepraszam. Byłem niemalże już wszędzie. Kurczę, czy w kuchni ja mogę coś przeszukać? Nie, mogę jedynie ten plakat tutaj powiesić ewentualnie, jeśli będziemy mieli taką możliwość oczywiście w ogóle. A tutaj też nic w łazience nie ma, no. No nie mam pojęcia, gdzie mogą być te okulary. No jedynie, gdzie jeszcze nie przeszukają, to jest mieszkanie numer 4, tak? Jakby na logikę. A właśnie, no tak, nasza córka nam powiedziała, że nam powie, tylko musimy wyznaleźć cukierki. Ci go kopią cały czas. Pięknie, pięknie, naprawdę pięknie. Właśnie, a może kurczę, gdzieś są te cukierki w naszym mieszkaniu jakby. No, na razie i tak niewiele mogę zrobić, więc... Więc może po prostu przeszukajmy nasze mieszkanie. Tada, pieniążki. Można wyremontować teraz szybko. Te rzeczy znikają po remoncie. Jak coś, to od razu wam powiem. Więc zajrzyjmy do nich. Właśnie, ten gość może mieć też cukierki już dzisiaj. Więc też możemy do niego zajrzeć. Strasznie dużo rzeczy się dzieje na ekranie naraz. Okej, okay, co my tu mamy? Farby, to nas nie interesuje za bardzo. To są jakieś miłostki. Tu są te farby. Kapelusz. Ciekawe, czy takie rzeczy też można podrzucać i na przykład profilować dzięki temu. Ale nie wiem, ciężko mi jakby powiedzieć. Myślę, że zagraniczna korespondencja też będzie nielegalna w przyszłości, więc można zabrać. Oprócz tego nie mam za bardzo nic sensownego. Chyba krawaty będą też kiedyś nielegalne. Jakby mówię to, ponieważ kiedyś obejrzałem część gameplayu na YouTubie, ale już teraz nie pamiętam za bardzo. I handel z tym panem. Zobaczmy, co ma, czy ma cukierki. No, szlak by cię trafił, panie kolego. Nie masz niczego, co... Nie, niczego przydatnego, kappa. Dobra. Jakby remontuję wszystkie mieszkania, bo to nie jest drogie, tak? A 15 tysięcy, no kurczę. Gdybym jest 15 tysięcy, nie ma szans, żeby zdobył 15 tysięcy w 2 dni. No to jest chyba... Nie wiem, czy jest w ogóle możliwe w grze, jakby ogółem. Okej, okay, ten gość idzie do telefonu, tutaj wiele nie zrobimy. A tutaj mogę spojrzeć? Tutaj nikogo nie ma, to wiecie co, wchodzimy w takim razie. Jakby są tylko dwa mieszkania w tym momencie zasiedlone, mieszka tutaj czwórka ludzi, z czego Klarę i tak musimy wyrzucić. Zgłoś wykonanie zadania, to na to jeszcze mamy czas. I stan zagrożony za życie, bo też mamy 52 godziny, żeby Klarze dać lek. To też jest za mało, żeby zdobyć 20 tysięcy, cholera jasna, no. Przynajmniej moim zdaniem, tak? Apteczka, na razie wątpię, że nam się w tym momencie przydała. Ci się znowu cholera wymieniają, no musiała akurat wejść, nie? W najmniej potrzebnym momencie. To są okulary, no ale to są te same okulary, które już widziałem, tak jakby, które już mam. Mogę je ukraść, ale po co? No nie ma to większego sensu. Rękopis, szczoteczka do zębów, książka kucharska, no jakby to wszystko już znamy. Jasny gwint, no. Tutaj też to wszystko już widzieliśmy, to się zupełnie nie zmienia. Oni jakby trzymają cały czas te same rzeczy. Chyba przez cały czas, chyba że nagle się to zmienia na zasadzie takiej, że... w momencie, gdy ministerstwo ich o coś podejrzewa, to dopiero się coś dzieje. No nic, nie możemy tutaj nic zrobić. To co, zgłosimy moi drodzy ministerstwa, że skończyliśmy zadanie. Wybierz numer. Duży raport na temat zadania, ministerstwo. Tu ministerstwo, porządku. Gratulujemy, z powodzeniem wykonaliście zlecone wam zadanie. Za pomoc w ujęciu kryminalisty zostaliście nagrodzeni sumą 3000 dolarów. Dobra robota, towarzyszu. Waszym następnym zadaniem jest rozwieszenie w budynku propagandowych plakatów. Musimy podnieść poziom patriotyzmu wśród lokatorów. W mieście trwają rozruchy, zachowajcie czujność, towarzyszu Karl. A oczywiście to jest prościzna, to można od razu zrobić. Tutaj rozwieszam, bo kurczę nie wiem w sumie. Czekajcie. Nie ma tutaj opisu tego, co jest ciekawe. Więc po prostu jest chyba jeden z trzech dostępnych, Patrzcie, wszyscy są smutni, niezadowoleni z jakiegoś powodu dzisiaj. Z trzech dostępnych wzorów. To tyle? Co tu się dzieje? Kurde, co to się dzieje? What the fuck? Jezu, i masa rzeczy wymaga naprawy. Czekajcie, co? Kupię trochę rzeczy do napraw. O, ja pierniczę. Wiecie, czy mi się to kojarzy? Oczywiście znowu rok 1984, ponownie Orwell. Też te wszystkie ataki bombowe, które były tak naprawdę sztuczne, tak? Dobra, ludzie niby wracają do domu powoli. O cholera, dzwoni telefon. O kurczę, w naszym domu też się wszystko popsuło. Dobra, lecimy szybko. Nie ma czasu się bawić.
Odbierzmy telefon. Szybciutko, 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 szybciutko. Ogrzywna nas trafi. Odbieramy telefon. Połączenie alarmowe, ministerstwo. Tu ministerstwo, porządku. W mieście trwają rozruchy. Wchodzenie na ulicę wiąże się z niebezpieczeństwem. Zachowajcie spokój i zajmijcie się naprawami w domu. Macie na to 2 dni. Okej, czyli trzeba naprawić rzeczywiście wszystko i mamy na to 2 dni. Myślę, że ogólnie tyle tego kupię. Powinno chyba wystarczyć 6 tych naprawczych. Chyba powinno być w porządku. Jakby, jeśli nie jest coś naprawione, to nie możemy tego jakby przeszukać też. To jest ważna informacja, jakby ktoś był zainteresowany. To oczywiście też to ogarnijmy od razu. No niestety, moi drodzy, nie ma aż tak dobrze. Nie zdobędziemy tych pieniędzy aż tak szybko. A, potrzebuję zestawu elektrycznego, no tak, w sumie. Nie pomyślałem o tym. Naprawdę zużyłem zestawy elektryczne chyba tam u góry już. Musiałem to zrobić. Kurczę, zapominam o tym, że przecież tutaj są zestawy elektryczne do różnych rzeczy, tak? Jedne meble wykorzystują jeden zestaw, drugie. Znaczy drugi zestaw jest do drugich mebli. Dobra, kupmy tego trochę. To nie jest drogie, więc można to kupować. Wiesz, tak prawda, kupując, w końcu się wypiorę z kasy całkowicie. Okej, czwarty naprawiony, tutaj zostały jeszcze 2 u nich, no ale tutaj nic z tym nie zrobię. Czy ktoś może chce się wprowadzić? Jest, potrzebuję mieszkania od zaraz, to sprawa życia i śmierci. Dora Noel. O, akurat ją kojarzę. W sensie, te postaci nie mają chyba, znaczy albo jest bardzo mała pula randomizująca się, albo te postaci wszystkie są te same. Z każdym gameplayem. Tylko po prostu w różnej częstotliwości na przykład przychodzą, tak? Czy w różnym order, to jest w różnej kolejności, o. Proszę bardzo, pani Dora Noel tutaj idzie. Ona dopiero będzie zasiedlała swoje mieszkanko, więc spokojnie. Niestety nasz syn zostanie wyrzucony, nasza córka pewnie umrze. Bo no nie ma szans, żebym zdobył 20 tysięcy w tym czasie. Nie ma szans, 38 godzin. Po prostu zero szans. Zapukajmy już okazję i zobaczcie, kamery zostają. Czyli niepotrzebnie je ściągałem. Ale i tak będę powoli je prawda zmieniał na trzeciego stopnia wszędzie. Pani Dora Noel, o co chodzi? Przedstaw się. O, na imię Kady, jestem zarządcą budynku. Dora Noel, miło mi pana poznać. Proszę dać znać, gdyby czegoś pani potrzebowała. Ależ oczywiście. Zapytaj o poprzednie miejsce zamieszkania, ogólnie też niedługo będziemy kończyli odcinek. Skąd pani do nas przyjechała? A czy to ważne, skąd jestem? Najważniejsze, że jestem tutaj teraz. Podoba mi się tutaj. Nie jest tak tłoczno jak w stolicy i wszyscy mają pracę. Panu też podoba się to miasto? Tak. O, proszę, ile nas łączy? Czyżby kochanka? Znaczy też jest samotna, tak jak widać. Zapytaj, co słychać. Co pani słychać? Niestety nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Nikogo tu nie znam. Za to udało mi się przyziębić już pierwszego dnia po przyjeździe. Okej, naprawa mebli. Szedłem służbowo, muszę naprawić meble w tym mieszkaniu. Muszę wejść. O kurczę, pytanie, czy jakbym zaczął coś robić innego, to pewnie by mi nie pozwoliła. Ale w takim razie, moi drodzy, zapukamy tutaj. Czyli fajnie, można po prostu zapukać i naprawić meble. Tylko boisz się, jakbym właśnie coś zrobił takiego, że zacząłbym przeszukiwać albo coś, to no już by się może to gorzej skończyło, prawda? Na razie poczekajmy, no niestety to trochę trwa, a i tak w nocy na razie nie mam na kogo zrobić donosu, tak? Zgłosić donosu. Złożyć donosu. Dobra. Naprawa mebli. Przyszedłem służbowo, proszę mi pozwolić wejść, dziękuję. Dobra, idziemy tutaj. Naprawmy te meble od razu, znaczy ten mebel. Szafa i te, jak widać, szafeczka nocna. Są do naprawy. Panie Marku Granku. Rozmawiaj o okularach. Nie, mam tak. Cały czas musimy znaleźć cukierki. Kurczę, nie mam cukierków. Jak mogę znaleźć cukierki? To jest dobre pytanie. Bo na razie nie mam od kogo ich zdobyć, tak? Otrzymałem nową wiadomość. O, proszę bardzo, coś nowego. Pewnie nowa dyrektywa. Właśnie, jak tam z dyrektywami? Coś w ogóle nowego weszło? Patrzcie, jest, o Jezus, ile tego wchodzi. Zabranie się posiadania ryb, zabranie się rozmawiania o wojnie, zabranie się posiadania i używania broni. Ha, no to możemy tutaj coś złapać, bo pamiętajcie, że on ma broń, jak już pamiętam. Jeszcze niedawno to było widoczne, jak tam o nim myślał. Kilka godzin temu ulicą Kruszwice wstrząsnęła seria eksplozji. Do wybuchów doszło w magazynach z artykułami gospodarstwa domowego. Nikt nie zginął, ale 15 osób zostało rannych. Sytuacja jest opanowana i nie ma powodu do paniki. Jutrzejsza pogoda, silny wiatr, 16 stopni Celsjusza, przelotne opady. Daily News z ostatniej chwili. Dobra, załatwione jakby. W kwestii tej naprawy mebli jest to załatwione. Na razie nie mogę za bardzo nic zrobić, no ale... Dobra, muszę jakby zadzwonić do ministerstwa, potrzebuję kasy, tak? Chodź tutaj, panie kolego. Potrzebuję kasy, chcę też zakończyć odcinek zaraz. Informacja, no co chcę się zapytać? Kurczę, a to tanie mieszkanie? A, wynajmij dowolne mieszkanie, teraz muszę wynająć je, okej. To jeszcze ktoś w takim razie przyjdzie, tak? O, proszę bardzo, to mamy, proszę bardzo, nową osobę.
Wywolwo Brukicz jest Wywolwo. Wywolwo. Wywolwo wyno. Valve, kapa. Z tego co pamiętam, to Volvo rzeczywiście otrzymywało listy, które miały leść do Valve na temat niektórych rzeczy. No ale nieważne, tym się teraz nie będziemy zajmowali. Może kiedyś, jak będzie jakiś luźniejszy game, to o tym opowiem. Młody student szukający mieszkania, wiek 20 lat. Wynajmij mu. No czemu by nie? Jakby jak chce, to nie, to zapraszam go tutaj naprawdę serdecznie. No i moi drodzy, ja w tym miejscu zakończę odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie tu badać lajka, pan dzień Discorda, dobrze, was serdecznie zachęcam. Zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. No i widzimy się już za dwa dni w kolejnym odcinku, tak? Mega przyjemnie mi się gra, tylko że jest bardzo intensywna rozgrywka i nie mam czasu, żeby nawet coś tej częściowo powiedzieć. Bardzo często mi się zdarza, że nie mam czasu czegoś powiedzieć, więc naprawdę się staram, ale zobaczymy, jak to będzie jeszcze w dalszej części. Tymczasem daję, mówię, do zobaczenia, do następnego i na razie.